Chcemy dzisiaj porozmawiać o roślinach transgenicznych. No, powód jest taki, że to jest temat, który interesuje wielu ludzi z różnych powodów. Ludzi, którzy się zajmują nauką, genetyką, tak jak ja, interesuje przede wszystkim, ponieważ to jest wspaniałe narzędzie badawcze. A ludzi, którzy chodzą do supermarketów, interesuje dlatego, że mogą mieć uzasadnione albo nieuzasadnione obawy, że ta żywność, którą kupują, może być, jak to niektórzy mówią, zanieczyszczona, inni wzbogacona obcymi genami. To są tak zwane produkty transgeniczne. I to wiadomo, że wzbudza ogromne emocje. Chcemy się zastanowić dzisiaj, co to jest ta żywność transgeniczna, skąd się wzięła i czy ona rzeczywiście jest niebezpieczna, czy nie jest niebezpieczna, jak do tego podchodzić. Wszelkie obawy dotyczące czegoś sztucznego, manipulowania, czy jakiegoś manipulowania roślinami, nie biorą pod uwagę tego, że człowiek manipuluje tymi roślinami od samego początku. Od samego zarania osiadłego trybu życia rośliny są obiektem manipulacji. Spójrzmy na taki fresk, który się datuje z 870 roku przed naszą erą, z Asyrii, i pokazuje rolnika zapylającego palmy daktylowe. To była sztuczna manipulacja w takim samym sensie, w jakim dzisiejsze manipulacje w rolnictwie dotyczące roślin można określić jako sztuczne, no bo nie występują w naturze. Zatem manipulowanie roślinami to jest bardzo stara tradycja. Zobaczmy, z jakimi roślinami mamy dzisiaj do czynienia. Na razie nie mówimy o żadnych modyfikacjach genetycznych, o zmianach w genach. Mówimy o roślinach, które są powszechnie spotykane w postaci przetworzonych produktów na półkach sklepu. Tu jest lista, która pokazuje ryż, pszenicę, owiec, grejpfrut, sałatę, fasolę, takie najbardziej znane rośliny i sposób, w jaki uzyskano te rośliny, otóż te odmiany. Otóż te odmiany uzyskano bombardując nasiona promieniami gamma albo promieniami rentgena lub też poddając je mutagenezie chemicznej. Co to jest mutageneza chemiczna? To jest po prostu kąpiel nasion w bardzo drastycznie działających substancjach, w roztworach drastycznie działających substancji chemicznych, które wpływają na materiał genetyczny. Indukują powstawanie mutacji w naturalny sposób. W naturalny sposób powstają tam zmiany w materiale genetycznym. Te zmiany są w większości niekorzystne, ale czasami korzystne. I te odmiany, które mają korzystne zmiany, są dalej wyprowadzane i właśnie później stają się podstawą na ogromną skalę stosowanych odmian w rolnictwie, w takim komercyjnym rolnictwie. Czyli innymi słowy, to co było, i to są odmiany, które są w użyciu od kilkudziesięciu lat. Czyli to co było zanim jakakolwiek manipulacja genetyczna z roślinami miała miejsce, to i tak było bardzo silnie zmienione za pomocą różnych środków, takich jak chemikalia, jak powiedziałem, promienie X, promienie neutrony. Tyle tylko, że to były zmiany przypadkowe. To były zmiany, które dokonywaliśmy jakby na chybił trafił. Nieprzypadkowość tkwiła w tym, że później staraliśmy się wyselekcjonować odmiany, które mają założone cechy, na przykład lepiej znoszą mróz, albo lepiej znoszą suszę, albo są bardziej plenne, albo mają lepsze walory smakowe itd., itd. Wiedzieliśmy, czego chcemy, ale sposób, w jaki to robiliśmy, był całkiem przypadkowy. Teraz w połowie lat 70., na przełomie lat 70. i 80. powstały możliwości robienia tego samego w zasadzie, tylko w sposób dużo bardziej przemyślany, zaplanowany. Mianowicie uzyskaliśmy możliwości wpływania na konkretne cechy roślin za pomocą wprowadzania do środka komórek roślinnych materiału genetycznego albo z innych roślin, albo z innych organizmów wręcz, który niesie z sobą pewne określone cechy. Teraz przyjrzyjmy się, jaka ideologia stoi za taką strategią. Otóż to, co tu jest określone jako założenie projektów GMO, GMO jest to skrót angielski Genetically Modified Organism, czyli organizmy zmodyfikowane genetycznie, jest niczym innym jak prostą realizacją tego, co w biologii nazywamy centralnym dogmatem biologii molekularnej, który sprowadza się do tego, że informacje zakodowane w DNA są przetwarzane poprzez aparat molekularny komórki w informacje w RNA. Z niej z kolei są przetwarzane w białka, takie podstawowe makromolekuły biologiczne, które jakby sprawują wszelkie możliwe funkcje w komórkach.
I to właśnie z tego, jakie mamy białka i jakie one funkcje u nas wykonują, wynikają cechy. Czyli każda nasza cecha ma swoje podłoże w jakimś białku, a to białko ma podłoże w zapisie genetycznym. I teraz, jeżeli jesteśmy w stanie zmienić zapis genetyczny, no to znaczy, że jesteśmy w stanie zmienić cechę albo wpłynąć na cechę. Czyli to jest bardzo prosta koncepcja. Jak to się praktycznie robi? Otóż jest bardzo wiele szczegółów, które stoją za tą technologią, nie ma sensu ich wszystkich opisywać. Powiedzmy sobie w ten sposób, że organizmy są w jakiś sposób odwzorowane w postaci materiału genetycznego, w postaci zapisów substancji chemicznych DNA, który tkwi we wnętrzu komórek. Zwykle w biologii uważamy, czy nazywamy gen takim fragmentem DNA, który odpowiada za jedno białko, czyli taką właśnie tą funkcjonalną jednostkę, ponieważ sam gen jest tylko zapisem, jest jakby twardym dyskiem, prawda? To białko jest już pewnym takim egzekutorem zapisów DNA, chociaż współczesne koncepcje genów są trochę szersze, ale tak czy owak, jeżeli jesteśmy w stanie zmienić ten zapis genowy w postaci, tak jak powiedziałem, wprowadzając inny gen, no to możemy oczekiwać, że w komórce się pojawi inne białko, które nada określone cechy albo zmieni określone cechy całego organizmu. I w związku z tym posiłkujemy się tak zwanym wektorem, czyli wehikułem do wprowadzania tych genów do komórek, który ma tutaj jako centralne swoją część, tak zwany transgen, czyli to jest właśnie ten obcy gen, w cudzysłowie obcy, no on pochodzi też z naturalnego świata, ale obcy w stosunku do tego organizmu, który zamierzamy do tego organizmu wprowadzić, ale z samego genu jakby gołego, nagiego, nie bylibyśmy w stanie wprowadzić, musimy go jeszcze wyposażyć w dodatkowe elementy. Te dodatkowe elementy to jest promotor, czyli taki jakby kontroler funkcjonowania tego genu, który jest niezbędny, żeby ten gen skutecznie działał. Oprócz tego jest jeszcze drugi analogiczny obszar, to jest z kolei terminator, to chodzi o to, żeby czytanie tego genu też się skończyło we właściwym miejscu, w momencie, kiedy on zacznie być czytany. I to, co tu jest oznaczone jako marker, to jest element selekcyjny. Idzie o to, że sama procedura przekształcania tych komórek jest w jakimś sensie bardzo stochastyczną, statystyczną. My próbujemy wprowadzić ten gen do milionów, do dziesiątków milionów komórek naraz, jednocześnie, ponieważ nie do każdej udaje się go wprowadzić ze stuprocentową wydajnością. Później musimy jakoś odróżnić te komórki, które ten gen pobrały, od tych, które go nie pobrały. I dlatego wyposażamy ten transgen w taką dodatkową właściwość, która tkwi właśnie tu w tym markerze, mianowicie komórka, która wchłonęła ten transgen, która go przyjęła, staje się odporna na antybiotyk. Antybiotyki to są substancje, które niszczą komórki, prawda? Wiemy, że niszczą komórki bakterii na przykład, a również niszczą komórki roślin i zwierząt, odpowiednie rodzaje antybiotyków. Więc jeżeli wyposażymy te komórki, które pobrały transgen w dodatkową cechę oporności na antybiotyk, a potem potraktujemy wszystko antybiotykiem, to przeżyją tylko te komórki, które pobrały transgen. Dokonujemy tu takiej ostrej selekcji. Odrzucamy te, które nie pobrały, zabijamy je, natomiast przechowujemy te, które pobrały ten transgen. I to jest cała idea. Jeśli chodzi o rośliny, samo wprowadzanie do komórek tych transgenów wykorzystuje naturalny system wektorów. To są wektory, które występują w naturze. To są niewielkie fragmenty DNA zawarte w komórkach bakterii glebowych. Są bakterie z takiej grupy, z rodziny bakterii glebowych o nazwie Agrobacterium, które swój cykl życiowy opierają na tym, że właśnie infekują komórki, wprowadzają do nich obcy DNA, swój własny DNA, zmuszając komórki roślinne do produkcji dla nich korzystnych substancji zakodowanych, o których informacja jest zakodowana w tych wprowadzanych bakteryjnych fragmentach DNA. I rośliny, które zostały zainfekowane tym DNA, wytwarzają takie guzy. To się nazywa choroba guzowatości łodyg i korzeni. To jest na przykład pokazany taki guz w jeżynie zainfekowanej tą bakterią. I w tym guzie po prostu produkują substancje, którym bakteria może się odżywiać. Sama bakteria nie wnika do roślin. Ten wektor bakteryjny został wypreparowany z bakterii, pozbawiony tych cech, które służyły bakterii, i został wykorzystany jako uniwersalny wehikuł do wprowadzania dowolnych genów. A to jest jeszcze taka ilustracja tego, jak bakteria posługuje się tym wektorem. Otóż bakteria tutaj, jak ta kolista komórka, ma w środku swój własny DNA, ale ma również ten właśnie wektor do transformacji, ten tu na niebiesko oznaczony, zwany przez nas plazmidem albo wektorem, który ma w środku obszar,
tu na różowo zaznaczony, który wnika do komórki roślinnej. Więc jak powiedziałem, używa się tych samych wektorów, w których usuwa się ten bakteryjny obszar, wprowadza się fragment sekwencji, jak to mówimy, czyli fragment DNA o pożądanych właściwościach. I tym infekuje się rośliny. Takie rośliny po infekcji wysiewa się, znowu tam jest jeszcze kilka etapów, o których już nie mówię, ale powiedzmy mamy już do czynienia z wsiewkami, wysiewa się na pożywkę z tym antybiotykiem, o którym wspomniałem i kiełkują na niej tylko te, które pobrały transgen. Pozostałe, jak widać tutaj, nie kiełkują, giną. Dalsza procedura to jest hodowla tych już podrośniętych roślin w komorach fitotronowych, gdzie kontrolujemy warunki, one muszą być, jeszcze są słabe, muszą mieć dobre warunki, a następnie wyprowadzenie ich już w postaci linii, stabilnych linii do użycia na masową skalę, na przykład w rolnictwie. To oczywiście nie jest procedura, którą każdy może sobie zrobić w laboratorium. Znaczy my możemy zrobić transgeniczną roślinę, możemy ją wyposażyć w różne cechy, ale to nie znaczy, że możemy ją wyprowadzić na pole. Po pierwsze dlatego, że obowiązują nas przepisy, które musimy się poddać. To są pewne normy postępowania z organizmami transgenicznymi, które wymagają od nas, żebyśmy mieli bardzo skrupulatną wiedzę o tym, z czym taka roślina zmieniona jest, żebyśmy zgłosili to odpowiednim władzom, uzyskali pozwolenia, licencje, etc., jeżeli nie chcemy tego używać do celów naukowych wyłącznie. W związku z tym to, co my produkujemy tutaj, jest niszczone natychmiast, ponieważ my nie zamierzamy o takie licencje występować. Natomiast wielkie firmy biotechnologiczne produkują rośliny z zamierzeniem zysku ekonomicznego, więc oni oczywiście wszystkie te licencje występują i starają się. Co więcej, to jest drugie ograniczenie, oni muszą tak konstruować te rośliny, żeby nie naruszyć żadnych patentów. W całej tej procedurze, którą ja tu opisałem, jest ogromna ilość wynalazków. Wszystkie te wynalazki są opatentowane. Nie można zrobić nic bez wykupienia wszystkich tych licencji, uwzględnienia tego w tym ostatecznym produkcie. Także to jest jeszcze jeden wymóg, którego my nie jesteśmy w stanie spełnić, te firmy tak, ale warto dodać, że strategia postępowania z tych firm jest właśnie taka, żeby w ramach tych patentów wszystkich, które są bardzo drogie, uzyskać mimo wszystko wartościowy komercyjnie produkt, czyli to ostateczną roślinę. Teraz takie rośliny po wyhodowaniu wędrują już na pole. I teraz spójrzmy, co mamy na naszych polach dzisiaj, na świecie. To jest przed 5 lat powierzchnia upraw roślin transgenicznych, roślin zmienionych za pomocą takiej procedury, którą tutaj przed chwilą opisałem, która, jak widać, dotyczy najbardziej powszechnie wykorzystywanych roślin. Soja, kukurydza, bawełna, rzepak, ziemniak, dynia, papaja. Przy czym największy udział w tym mają soja i kukurydza, bawełna dość znaczny. To są miliony hektarów. W tej chwili sumaryczna powierzchnia na świecie to są setki milionów hektarów, które są obsiane tymi roślinami, które stale plonują. Jeśli spojrzeć na powierzchnię upraw w różnych krajach, to widać, że największy zasięg tych upraw jest w Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Kanadzie. To są ci główni producenci roślin, które są wykorzystywane na całym świecie. Te areały, czyli te powierzchnie rosną stale. Coraz nowe kraje jak gdyby wchodzą w ten system roślin transgenicznych. Tu widać Chiny, Australię, Meksyk, ale to wszystko są też potencjalni wielcy producenci, którzy w gruncie rzeczy swoje plany wiążą właśnie z tymi roślinami transgenicznymi. Ale teraz jest ciekawe, co w tych roślinach jest wobec tego? Dlaczego one są tak pożądane? I spójrzmy tutaj, co wprowadza się do tych roślin, co się w nich zmienia. Jeżeli się temu przyjrzymy, to się okazuje, że zmienia się bardzo proste rzeczy. Niesłychanie proste rzeczy, ale jednocześnie rzeczy istotne z punktu widzenia ekonomii. To są takie na przykład cechy jak tolerancja na herbicydy. Herbicyd to jest środek, który służy do niszczenia chwastów. Wiadomo, że żeby skutecznie konkurować na rynku rolniczym, trzeba mieć uprawy, które plonują bardzo wysoko, są wydajne. A jednym z podstawowych problemów w rolnictwie jest właśnie zachwaszczenie pól. Teraz to, co się robiło przed erą roślin transgenicznych, to było stosowanie na ogromną skalę chemikaliów. Milionów ton chemikaliów, którymi spryskiwano z samolotów, z opryskiwarek i tak dalej, pola, po to, żeby wygubić chwasty i umożliwić funkcjonowanie tylko tym uprawom, które przynoszą plon i zysk.
Teraz to jest bardzo skomplikowana procedura. Po pierwsze dlatego, że to są ogromnie szkodliwe chemikalia. W związku z tym trzeba je stosować z wielką ostrożnością. W odpowiednich okresach używać tylko tych, które w tym okresie są skuteczne lub rozkładają się szybko, lub na przykład nie zalegają, nie nakładają się w okresie rozkładu z poprzednimi, które były stosowane. Krótko mówiąc, żeby uzyskać skuteczną ochronę przed chwastami, trzeba było stosować dziesiątki chemikaliów w bardzo skomplikowanych systemach spryskiwań z okresami karencji itd., itd. Co jest z jednej strony bardzo kosztowne, z drugiej niesłychanie niebezpieczne dla środowiska i dla ludzi. Są idealne herbicydy. Są herbicydy, które są ogromnie skuteczne, uniwersalne, w odróżnieniu od tych różnych chemicznych, o których wspominałem, które mają swoje specyficzności, są skuteczne na jedne chwasty, nieskuteczne na inne, skuteczne w jednej porze, nieskuteczne w innej porze. Jest kilka herbicydów, które są jakby uniwersalne, które są bardzo łagodne dla środowiska, rozkładają się szybko, są jakby biodegradowalne i również łagodne są na przykład dla świata zwierzęcego, nie niszczą różnych gatunków zwierząt. Takie herbicydy są, żeby mogły być stosowane, trzeba uprawy uodpornić na nie. I cała idea tych projektów transgenicznych polega na wprowadzeniu do roślin genu warunkującego oporność na ten konkretny herbicyd. To są herbicydy z grupy, której typowym przedstawicielem jest tak zwany Roundup, to jest herbicyd firmy Monsanto. To jest związek chemiczny. Jeżeli się wprowadzi do rośliny gen, który warunkuje powstanie białka, które rozkłada ten związek, to roślina jest odporna na niego. Więc gro upraw transgenicznych są rośliny, które mają gen oporności na ten właśnie idealny herbicyd. Czyli w związku z tym można swobodnie spryskiwać pola tym herbicydem, wszystkie chwasty giną, a rośliny uprawne trwają, żyją. To jest coś w rodzaju tej selekcji, o której mówiliśmy, tylko w związku z herbicydem. Druga cecha niesłychanie istotna to jest oporność na szkodniki owadzie. I tutaj wykorzystuje się inny gen, który koduje białko stanowiące toksynę dla owadów. To jest śmiertelna toksyna dla owadów, izolowana z bakterii Bacillus thuringiensis, stąd BT nazwa, Bacillus thuringiensis. To jest niewielkie białko, które perforuje błonę śluzową jelita owadów. Owady giną po prostu, odżywiając się taką żywnością. W związku z tym, jak znowu gen oporności na tę toksynę Bacillus thuringiensis się wprowadza do roślin, przepraszam, nie gen oporności, po prostu gen kodujący te, warunkujący produkcję tego białka, się wprowadza do roślin i rośliny, i owady żywiące się takimi roślinami oczywiście giną, więc te rośliny są oporne na owady. Robi się również taki mieszany system, że jest zarówno oporna na herbicyd, jak i wytwarza tą toksynę bakteryjną, a także wprowadza się oporności na niektóre wirusy. To też jest bardzo istotny element w rolnictwie, ponieważ tych wirusów jest bardzo dużo i niszczą w ogromnym stopniu uprawy. W gruncie rzeczy bardzo proste cechy. Jeżeli porównać to ze stopniem skomplikowania organizmu roślinnego, który średnio ma kilkadziesiąt tysięcy genów, to jest naprawdę drobna zmiana, ale bardzo skuteczna. Tu jest pokazana na przykład soja nietransgeniczna, która jest zachwaszczona. To jest po prostu soja, wśród której rosną chwasty, a tu dla porównania soja transgeniczna, która ma właśnie tę oporność na Roundup, na ten idealny herbicyd, po spryskaniu herbicydem. Jest tu tylko, jest to absolutna monokultura, całkowicie pozbawiona chwastów. Tutaj po lewej stronie widoczna jest kukurydza wyposażona w gen produkujący, warunkujący tę produkcję tej toksyny bakteryjnej, po prawej nietransgeniczna kukurydza. Widać, jak bardzo różnią się w wyglądzie te uprawy. To jest na przykład główny szkodnik bawełny, a to są dwa rodzaje bawełny. Po prawej jest bawełna z genem oporności, z genem toksyny, po lewej jest bawełna niemodyfikowana. Po sezonie wegetacyjnym różnica jest dramatyczna. No więc nie trudno stąd wywnioskować, jak ogromnie pożądane są te rośliny w uprawach. Ale wszystko ma dwa końce, każdy kij ma dwa końce. I w związku z tym to, co cieszy rolników, ponieważ przynosi im zysk, to, co cieszy producentów, ponieważ również im przynosi zysk, być może niekoniecznie powinno cieszyć nas, konsumentów. No i to jest taki symbol tych obaw konsumenckich, to jest butelka, w której jest zawarty DNA, ta spirala to jest symbol DNA. I pytanie, czy otwarcie tej butelki jest na dłuższą metę korzystne, czy nie. I tutaj
warto nawiązać do wszystkich tych ruchów proekologicznych. Ja może nie powinienem powiedzieć wszystkich, ale bardzo wielu, które posiłkują się właśnie hasłami zguby, jakie ludzkości gotują uczeni, wprowadzając te właśnie manipulacje w genach i tak dalej, i tak dalej. I powołują się właśnie na to, że uwolniwszy ten DNA i rozpocząwszy te procedury manipulowania, mieszania tego DNA między gatunkami, między organizmami, doprowadzimy do wielkiej katastrofy. Czy to jest prawda, czy nie? Oczywiście można zadawać takie pytania, czy na przykład organizmy transgeniczne nie zakłócą równowagi w środowisku. Czy to nie jest coś zupełnie obcego i nowego i to spowoduje uruchomienie takich przemian ewolucyjnych, które summa summarum zakończą się tragedią. Można także pytać, czy żywność transgeniczna, która jest wytwarzana z tych roślin, jest zdrowa na dłuższą metę. To znaczy, czy nie powoduje jakichś ukrytych, ubocznych skutków, które objawią się za jakiś czas i również spowodują katastrofę. To są bardzo istotne pytania. I warto tu powiedzieć od razu, że nikt nie może dać całkowitej gwarancji, absolutnej, stuprocentowej gwarancji, że te wszystkie manipulacje, te i przyszłe manipulacje, bo to jest dopiero początek tych wszystkich działań, no nie będą miały ubocznych skutków. Takiej gwarancji nie ma. Ale z drugiej strony nikt nigdy nie był w stanie dać jakiejkolwiek gwarancji, że technologia nie daje ubocznych skutków. Rozwój technologii. Każda w zasadzie technologia daje skutki pozytywne i negatywne. Najlepszy przykład to są antybiotyki. Nikt z nas dzisiaj nie zrezygnowałby z antybiotyków, prawda? Osoba, która rodzice, którzy widzą dziecko z gorączką, są ostatnimi ludźmi, którzy by nie chcieli mu dać antybiotyku, a jednocześnie wiemy, że stosowanie na masową skalę antybiotyku jest katastrofalne dla powiedzmy równowagi w świecie człowiek, mikroorganizm, że rozwijają się niesłychanie zjadliwe szczepy bakterii oporne na wszystkie znane antybiotyki. Że takie szczepy co jakiś czas mutują w jeszcze groźniejsze szczepy. No ale to jest po prostu cena, jaką musimy płacić za postęp. To się w zasadzie wiąże z każdym wynalazkiem. To samo jest w przypadku roślin transgenicznych. My, no, jak powiem, gwarancji dać nie możemy, ale jednocześnie nic się do tej pory nie zdarzyło, a to już jest od kilkunastu lat stosowane, co by uzasadniało jakieś no, takie katastroficzne wizje. Ani nie nastąpiła katastrofa ekologiczna, ani nie nastąpiło przemieszczanie się masowe tych na przykład tej cechy oporności na herbicydy do dzikich roślin, bądź też tej toksyny bakteryjnej niszczącej owady. Nie ma jakichś zasadniczych, katastrofalnych spustoszeń w świecie owadów. A trzeba wziąć pod uwagę, że to jest eksperyment prowadzony na gigantyczną skalę, bo zaangażowany jest w nich no, blisko miliard ludzi jako obiekt doświadczalny i 4/5 świata. Więc rzadko się prowadzi eksperymenty na taką skalę. Więc jeżeli ten eksperyment nie daje podstaw do obaw, zasadniczych obaw, no to myślę, że nie jest cała ta inicjatywa specjalnie różna od dotychczasowych osiągnięć technologii od czasów właśnie zapoczątkowania rolnictwa. Co nie znaczy, że nie trzeba stosować środków zaradczych. I na przykład na polach, które się stosuje te rośliny transgeniczne na ogromną skalę, jest taka zasada, żeby część powierzchni obsiewać jednak roślinami nietransgenicznymi. I tu jest przykład, który ilustruje sens takiej strategii. Tu jest takie symboliczne pole obsiane kukurydzą, oporną, wytwarzającą tę truciznę bakteryjną. I na tym polu nie żerują owady, po prostu wszystkie te owady giną. No ale można zadać pytanie, jeżeli bakterie mogą ewoluować w stronę szczepów opornych na antybiotyki, czy owady nie mogą ewoluować w stronę szczepów opornych na te toksyny? Odpowiedź jest tak, mogą. I dlatego część pola jest nietransgeniczna, tam mogą żerować owady normalne. I idea jest taka, że ich będzie tak dużo, że cokolwiek, jakakolwiek oporna linia, która powstanie na tym polu transgenicznym, krzyżując się z tą ogromną masą owadów żerujących na polu nietransgenicznym, rozcieńczy swoje geny i po prostu nie wytworzy żadnej stabilnej linii. To jest jeden z takich typowych środków zaradczych. I stosuje się ich więcej, jak ochrona pól, kontrola przemieszczania się tych transgenów itd., itd. Więc jednym z na przykład problemów jest przenikanie do gleby tych produktów transgenów, a także samych transgenów. My wiemy, że istnieje coś takiego jak transfer horyzontalny między gatunkami.
i na przykład do gleby, w której żyje mnóstwo organizmów, przede wszystkim mikroorganizmów, bakterii, te geny na pewno przenikają w postaci fragmentów DNA, komórek w rozkładzie i tak dalej. Co się tam dzieje, my dokładnie nie wiemy. To jest świat, który jest właśnie nieznany, obcy wciąż dla nas w dużym stopniu. Ale trzeba to kontrolować. Są specjalne programy, które nastawione są na kontrolę tego, co się dzieje tam w tym mikroświecie glebowym. Czy tam nie zachodzą jakieś niebezpieczne zjawiska. Czy przyszłość tej roślin, tej żywności transgenicznej, a tak naprawdę tych roślin transgenicznych, to są tylko takie właśnie banalne troszkę z punktu widzenia skomplikowania tego genowego projekty, jak właśnie oporność na herbicyd, czy produkowanie trucizny pliwkowa, natomiast powiedzieć jest nie. Ja już wspomniałem, że to jest sam początek tej ery i czekają nas modyfikacje na dużo większą skalę, gdzie będziemy w stanie wytwarzać rośliny produkujące o cechach zmienionych w dużo większym stopniu niż w przypadku tych właśnie oporności na herbicyd czy produkcji toksyny bakteryjnej. Rośliny, które będą odporne na warunki środowiska, na suszę na przykład. Tu już trzeba zmienić bardzo wiele genów. Rośliny, które będą w stanie dawać znacznie ciekawsze pod względem wartości odżywczej produkty niż to teraz ma miejsce. Na przykład zmieniony typ skrobi, inny typ białek, taki, który bardziej by pasował do potrzeb odżywczych człowieka, żywieniowych człowieka. I wiele, wiele innych. Rośliny, które byłyby w stanie produkować substancje stanowiące szczepionki. Część odporności możemy uzyskać po prostu wchłaniając przez przewód pokarmowy substancje uodparniające przeciwko różnym patogenom. Więc takie rośliny niosące takie substancje, produkujące takie substancje byłyby właśnie naturalnymi szczepionkami. I żeby zilustrować możliwości tej technologii, chcę pokazać takie osiągnięcie, które nie zostało jeszcze skomercjalizowane, ale które już jest opracowane. To jest tak zwany złoty ryż. I ten złoty ryż to jest ryż, który wytwarza prowitaminę A. Prowitamina A to jest kluczowy związek do wytwarzania witaminy A, która z kolei warunkuje na przykład prawidłowe widzenie. Brak tej witaminy to są zwykle rozmaite defekty widzenia. W krajach trzeciego świata 350 milionów dzieci nie dowidzi z powodu braku awitaminozy A. To są bardzo specjalne miejsca na świecie, gdzie nie wystarczy wysłać ekipy, która szczepi, albo gdzie nie wystarczy dystrybuować proszków czy tabletek. Z różnych kulturowych względów to po prostu nie działa. Jedyny sposób dystrybucji takiej witaminy na ogromną skalę to jest podać ją w żywność. Stąd był pomysł wyprodukowania ryżu, który jest tam podstawą wyżywienia, zawierającego zasadniczy, taki właśnie wymaganą dawkę tej witaminy A. Wykonano to w ten sposób, że wyciągnięto parę genów z jednej z bakterii, parę genów z żonkila, które razem zmontowane w tym ryżu i wmontowane do tego ryżu spowodowały, że w ziarnie ryżu, w tym tak zwanym bielmie, to nazywamy endospermem, wytwarzana jest ta prowitamina A. W normalnym ryżu ona tam nie powstaje. Ryż tego rodzaju, gdyby wszedł do upraw w tym kraju trzeciego świata, rozwiązałby problem ślepoty wśród dzieci. Tam w jeden taki zdecydowany sposób. No, to jest przykład tego, co można za pomocą roślin transgenicznych osiągnąć w wielu dziedzinach. Wśród tych, którzy protestują przeciwko stosowaniu modyfikacji genetycznych, jest wiele osób, którzy protestują z dobrą wolą i nie w celu jakby podważenia w ogóle postępu w nauce, a troski o równowagę w przyrodzie, ale jeszcze sporo ludzi, którzy to robią na zasadzie demagogii, którzy po prostu wyciągają rzeczy nieistniejące, którzy walczą z tą manipulacją genetyczną na zasadzie przedstawienia jako demona, który ma niszczyć ludzkość. Już to jest nieprawda. Jeśli my mamy się wyżywić na świecie, a liczba ludzi na świecie osiągnie w przewidywalnym okresie 12 miliardów, a jeszcze później 15 miliardów, to bez organizmów modyfikowanych genetycznie, przede wszystkim bez roślin modyfikowanych genetycznie, my się wyżywić nie potrafimy. Ludzkość się wyżywić nie potrafi. Więc jeżeli ktoś na przykład jednocześnie w tym samej wypowiedzi protestuje przeciwko wszelkim ingerencjom w rozrodczość, na przykład, a takie wypowiedzi się zdarzają, i jednocześnie wszelkim ingerencjom w geny, genomy, to sam sobie przeczy.
A dlatego, że jak mówię, wzrost populacji ludzkiej wymaga wzrostu zasobów żywnościowych. Jeżeli te dwie rzeczy są przeciwstawiane sobie, no to czeka nas tylko katastrofa w postaci rzezi i wojen, bo wiadomo, że one są jakby wprost proporcjonalne do zagęszczenia powierzchni. Także rośliny transgeniczne i w ogóle modyfikacje genetyczne organizmu, które służą człowiekowi, to jest przyszłość świata. To jest przyszłość. I myślę, że takim właśnie akcentem ten wykład warto zakończyć.